Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Wikingami w Crusader Kings 3. Tak więc, jak widzicie, nasze imperium obejmuje kawał Europy. Nasza religia praktycznie dominuje, chociaż ciągle mierzymy się dość ciężko z islamem, ale idziemy ku lepszemu. Mamy całkiem dobrego władcę, który mimo, że jest skromny, czy nazwijmy to cnotliwy, to posiada dwie kochanki, coś dość dziwne, ale tak wyszło. No, w ogóle przyjrzyjmy mu się. Ma 37 lat. Jest szczery, ułożony, kulturalny, cnotliwy, no chyba na pokaz. Jest mistrzem filozofii, geniuszem, herkulesowo silny i piękny, czyli komplet najlepszych cech genetycznych. Konsekrowana krew, odsłużył swoje w gwardii waragiańskiej. Stracił gdzieś nogę na wojnach, no znany jest ze swoich zdrad małżeńskich, był na pielgrzymkach i całkiem nieźle organizuje imprezy. Posiadamy dwóch synów i najprawdopodobniej jego byśmy chcieli na następcę. Super cechy, powinien być dyplomatą, tak mi się wydaje, chociaż może będzie też szpiegiem. A jeszcze mamy tutaj, no w sumie... Wychowujemy obydwu? Tak. A tego, kto wychowuje... Też to jest zdolne. No dobra, nie widzę problemu. Ruszamy z koksem. Czekamy niestety na bunt muzułmanów. W międzyczasie zorganizujemy polowanie. I... Tak, po prostu ruszamy. Nie będziemy się tym jakoś super przejmować wasalami. Nowe odkrycie dla kultury. Oczywiście jesteśmy jej głową, to się nie ma co dziwić. A, pracujemy nad większym potencjalnie terenem, chociaż też jest nam raczej niepotrzebne. Nie mamy specjalnie jak zdobyć kolejnych terenów do zarządzania. Z kasą lepiej niż dobrze. Udane polowanie i w ten sposób, czyli zacieśniamy więzy z wasalami, jak najbardziej cieszy. Wracamy z polowanka i czekamy. Tak jest, wielki bunt muzułmański znowu. Gdzie jest wszędzie, zarówno we Francji, jak i w Hiszpanii będzie się działo, będzie trzeba ich tutaj rozgromić zdecydowanie. Oni nas tutaj rozbiją. Nie cieszy to, spróbujmy na szybko zorganizować wsparcie, być może teraz nie zdecydują się zaatakować, tak jest. Jednak zakon budzi szacunek, nazwijmy to. To dość długo trwa zbieranie tych sił, prawie miesiąc, a więcej. Nie będziemy tutaj potrzebować więcej bękartu, więc darujmy sobie tu dochodzenia w sprawie tych dzieci, a zajmijmy się oczywiście naszymi niesympatycznymi poddanymi, którzy powodów religijnych postanowili rzucić wyzwanie naszemu władcy. To ciekawe. Czyli nasza kochanka nami zerwała. Podejrzewałbym, że no mąż się mógł dowiedzieć i została zmuszona do takiej decyzji. Nam to już tak nie informują, bo i tak jesteśmy znani z romansu, więc to nam nie przeszkadza, ale komuś by mogło. Tu i podzielmy, bo 40 tysięcy to z nadmiarem wystarczy nam. Każdą z tych band. Bardzo dobrzy generałowie. I dwa oddziały buntowników unicestwione. Tutaj...
I chyba czas się wybrać do Francji powoli. Najpierw jeszcze pozbędziemy się tego tałataństwa. O! Udało nam się pojmać przeciwnika. I super! Myślę, że zostanie on stracony za bunt przeciwko naszemu władcy. Nie ma tutaj miejsca na litowanie się nad nimi. Co tu się wydarzyło? Królestwo Italii atakuje Bizantyjczyków. O Prowancję? Tak się wydaje. No, pomóżmy. Pomóżmy. Nie wiem. No, Bizancjum wydaje się dość mocno osłabione, więc to powinno być dość łatwo do wykonania. Czyli by chcieli tą Prowancję zająć. Ja im pomogę. Nie będę może przez całą wojnę ich wspierał, ale na początku możemy sobie pozwolić na interwencję. Nie, nie, nie. No starczy tych bękartów w rodzinie. Dobra. I tu już są wszystkie jednostki specjalne powołane, o to nam chodziło. Dalsze powoływanie to są brzydkie koszty. Tak. Tak. I oczywiście oba te obszary tutaj zajmiemy. Nasi sojusznicy po drugiej stronie, więc powinno to jakoś pójść. Przykro mi, będziesz uwięziony. A mamy kolejne potencjalne terytoria, gdybyśmy mieli gdzie, oczywiście. Za 4 lata przejdziemy do najbardziej nowoczesnych technologii. Oczywiście od razu zaczniemy od artylerii, bo jeżeli mamy jakoś realnie kontynuować podboje, to jest to na obecnym etapie niezbędne. Będą duże straty, ale chciałbym to przyspieszyć. Tak jest. I również zajmijmy się tym regionem. Nie wiem, gdzie są główne armie bizantyjskie. Warto byłoby je namierzyć i unicestwić. Chociaż czy tu by była jakaś inna wojna? Ja zobaczę. Tak, czyli tutaj również zostali zaatakowani. Uciekł. Dobra, to mnie tam. Kurde, bardziej martwi kolejny bunt potencjalny. Tak. Będziemy całkiem wykształceni niedługo. To zajęte. Teraz zajmijmy jeszcze to. Co to za bunt? No a znów to samo. No niestety, łyknęliśmy chyba ciut więcej niż jesteśmy w stanie strawić. I się z tym teraz będziemy borykać. Dobra. No najchętniej bym wysłał tą armię, żeby się tutaj załatwiła z tymi. To jest 12 tysięcy, to jest niedługo, niedużo, tylko nie chciałbym ugrzęznąć w walce z naszymi. Chcę tylko Bizantyjczyków pobić, więc trzeba to zrobić ostrożnie. A nasz syn staje się, tak, kulturalny, ułożony, to sprawiedliwy też jest dobry, ale niech będzie tak jak my, przynajmniej na chwilę obecną. Będziemy też musieli poszukać jakichś terenów dla nich niedługo, ale to też jeszcze troszkę. Jak tu wygląda sytuacja? To, a, bo tu mamy troszkę ziemi w okolicy i chętnie bym to w sumie przejął. I nawet mamy do tego roszczenia chyba, więc zrobimy to. Mamy teraz nadmiar terenów, chyba dlatego, że przejęliśmy tu też jakieś rzeczy dokładnie. To. Damy to jakiemuś pomniejszemu szlachcicowi. I sytuacja jest chyba C, czyli w okolicach Madrytu naprawdę sporo terenów posiadamy.
W teorii moglibyśmy jeszcze to uzyskać, bo to nie, to jest dużo ziemi i nie mielibyśmy tym jak zarządzać. No, tych tytułów jest, a jest. My też baronię tu jeszcze mamy, widzę, pojedynczą. A, dajmy to komuś. O, dobra. Nie mówię, tu byśmy mogli jedno pozyskać, ale byłby to akt troszkę tyranii. Wasale by się zgodzili. No, do rozważenia. Oba tereny wydają mi się dość bogate. Nawet bardzo. Kurde. Trudno, ta tyrania stopniowo zejdzie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w ogóle miał odwagę stanąć przeciwko naszemu tu lordowi, więc... Czasami pewne akty nie do końca sprawiedliwe też trzeba dokonać. Czemu mamy nadmiar? Nie mówcie, żeśmy łyknęli, a łyknęli my to. Dobra, załatwione. I jacyś tu ludzie w loszku. Tak. Jego to bym nie może... To jest. A, to jest Bizantyjczyk. No to po prostu niech zapłaci pieniążki. No, nasi przybyli. Co prawda, chyba im się tu nie udało dopaść Bizantyjczyków, którzy uciekli stąd. Przed nami. Może tu ich dorwiemy. Czy jest też opcja zająć po prostu jakiś teren i odwołać te siły, bo też no nie chciałbym tu stać nie wiadomo jak długo na obcych ziemiach i chyba się na to zdecydujemy. Dobra, to jest nasz bankart. No niestety tych bankartów obrodziło u nas z nadmiarem. Coś spokojniej z muzułmanami. Nie, żadnych newsów na ten temat nie chcemy. I kolejny szturm. A, znów się zanosi na bunt. Czy zdobywamy już punkt overtime? Tak. Teraz fajnie by się było ich pozbyć. Bo tu mamy dosyć mało punktów za bitwy, czyli gdybyśmy wygrali, to by nam mega pomogło. Tylko łatwo mówić, ciężej zrobić. A tu zaraz się zasoby żywnościowe skończą. Mimo strat myślę, że warto. Przecież naprawdę są duże. Kurde. Wygraliśmy. Dobra, wy do domciu. Ty do lochu. Ci też powinni wygrać, czyli... No, te Włochy to tak naprawdę... Miałyby szansę stać się cesarstwem niedługo, aż dziwne, że ci mają tytuł cesarski. A, bo tu mamy małżeństwo. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie, jak to się potoczy. Tu jest taka pojedyncza prowincja, która mnie troszkę drażni, że tam została w ten sposób. Ale ile do buntu? Mamy też... Taki potencjalnie bunt wasali. To jest ciekawe. Chociaż powinniśmy dość szybko zregenerować siły i wtedy oni się najprawdopodobniej wycofają z tego buntu. Nie jestem pewien na 100%, ale tak mi się wydaje.
Mówię oczywiście o wasalach, chociaż... Stanimy się mądrym mężem. Tak jest. Kto tu jest głową tego buntu? On. Mam pomysł. Gdybyśmy zajęli to... Bo być może byśmy mieli lepsze stosunki, gdybyśmy to mu dali. Tylko czy my zdążymy, bo do tego buntu w teorii zostało 13 miesięcy. W praktyce cholera wie. Bo jak stracimy wojska, to on będzie nastąpić szybciej. Nie możemy, przecież musimy nie mieć arm, żeby wojnę zrobić. Ale... Zająłbym to jako tereny de jure. On powie nas... Czy właśnie nie wiem. Nie, bardziej chyba nas będzie lubić, jak to zajmiemy i mu podarujemy. Tak mi się wydaje. Armie dość szybko się regenerują. Więc powinno to przeciągnąć potencjalny czas buntu, w teorii. Uciekają. Może tych, co mamy, wymieńmy na pieniążki, zanim nam wszyscy gdzieś zwieją. To byśmy chcieli uniknąć. Ale ten bunt może być dość poważnym problemem, jeśli nagle wybuchnie. Dobra, tu deptujemy ich praktycznie w ziemię, tak jak zakładałem. Nasz syn szczery... O, myślę, że szczery. Znaczy takim przyjaznym człowiekiem nasz władca jeden. Pójdźmy w tym kierunku. Pięć miesięcy. Coraz mocniejsi się robią. Kurde, no. Mamy to zwycięstwo. Mamy kolejną wojnę. Czemu nie możemy odesłać ich do domu? Moglibyśmy zwiększyć kontrolę, ale to jeszcze bardziej zniechęci tutaj do nas ludzi. Przekażę jemu tę ziemię. No, teraz nas powinien lubić i powinien być bardziej otwarty na to, żeby się dogadać. I nie przystępować do buntu. Tą armię odeślę do domu. To by nam się przydało, ale póki co nie możemy tego zrobić. Będzie problem. Znaczy, zaraz zobaczymy, może jakoś to ogarniemy. No ci też są troszkę flanty, tylko to w ogóle jest. Nasi nas atakują, to ciekawe, nie nasi, w sensie inni. No ciut ten sojusz osłab, ten dalej kombinuje, jak nam tutaj szkodzić. I oni by chcieli, kogo oni by chcieli? Jego by chcieli. On nawet nie jest częścią spisku, co ciekawsze. Robimy chyba troszkę kombinacji, czyli tutaj dam ją na stanowisko. To powinno poprawić jej humor i być może odejdzie ze spisku. Spróbujmy też jemu. Nie zdążymy się już zaprzyjaźnić. Co byśmy mogli zrobić? Damy mu gifta, no przeżyjemy to finansowo. To jest to. No, to jest niewiele. Myślę, że jeszcze tu paru możemy rozdać, to powiedzmy. Istnieją niewielkie koszty za to, co się wydarzyć może, gdyby doszło do konfliktu. Tak jest.
Troszkę ich powinno ubywać. Musiało jakieś tu ubyć, bo jest krótsza lista, chociaż dalej są od nas silniejsi. Tak samo to mnie martwi, bo te oddziały, ale zrobimy jeszcze coś innego. Tutaj wezmę zwyczajnie najemników. Pierwsze pomogą nam potencjalnie nie dopuścić do buntu, a po drugie, no to i tak może być taniej niż powoływanie głównej armii, żeby tutaj ogarnąć sprawę. Czy 7000 wystarczy? To są najemnicy, są elitarne jednostki. Myślę, że wystarczy, żeby ich tutaj rozbić. Bardzo ładnie ich rozbiliśmy. Teraz bym chciał biały pokój, żeby to już zakończyć. Nie da się na razie, trudno. Tak. No, układ siły zdecydowanie na naszą korzyść, ale no, część z nich ciągle nie chce odpuścić. Przyszka, no, ten nas nawet nie lubi. Wow, tej tyranii mamy za dużo. Dobra, to już wiem, co jest problemem. Spadło do 80%. Tu powinniśmy już móc. Nie, dalej nie możemy. Kurde, jaki twarty zawodnik, no. Ale chyba w tej chwili są już gotowi się nie zbuntować. Skończmy to. Zamendano. Czyli te armie nas już nic nie kosztują. One i tak są przez 3 lata z nami, więc... to będzie ok. No, teraz tutaj generalna bitwa i powinno być po zawodach. Tak jest. I biały pokój. Dobra, też ta sytuacja sprawia, że ciągle nie jestem w 100% pewny, czy możemy tu zaufać tym wasalom. No, gdybyśmy stracili dużą ilość wojska, to groziłoby to buntem. Zmienny, zadowolony czy ufny? On ma być szpiegiem z tego, co widzę. Ale nasz władca szczery, więc... może pójdźmy w to, czyli zadowolony z siebie. To nie jest idealne, choć się zajmuje szpiegostwem, ale... niech będzie. Tak... o, tu jeszcze troszkę tych muzułmanów jest. Wyprawmy ucztę, to poprawi nam relacje z wasalami. I myślę, że... tu, poczekajcie... tak, przyjaźń się przyda. A tutaj na szybko zrobimy to samo, czyli... przejmiemy i również mu podarujemy, żeby podnieść sobie relacje, a jednocześnie oczywiście jakiś teren dla nas, więc czemu by nie. Nie będziemy sobie żałować. Tu. To również powinno być blitzkriegiem zrobione tak naprawdę. Dłużej będzie trwało zwoływanie armii niż wygrana. Użyjmy umiejętności dyplomatycznych, żeby pogodzić wasali i do zobaczenia. Troszkę się podniosło. On 100 ludzi ma. Nie, nie, nie. Bękartów mamy dość. I teraz skupmy się na zdrowiu, żeby nasz władca swoje przeżył, żeby za szybko tutaj nie zszedł z tego świata. I myślę, że niech będzie tak jak ojciec, cnotliwy, chociaż nasz
Władca to trochę tak na pokaz, bo niby cnotliwy, a kobity na boku jedna za drugą, więc nie wiem, co tu o nim myśleć, szczerze. I oczywiście otrzyma od nas to. To powinno już naprawdę poprawić te stosunki. Wyprawmy też ucztę, na którą zaprosimy kogo się da. Zróbmy to z rozmachem. I córcia potrzebuje wychowawcy. To pierwsza żona. Ona jest całkiem widzę. Powstało silne państwo Balaton. Niestety rządzone przez Karolingów. Tu jest jakiś bękart. Czy on by wziął ślub? Nie, tu nie mamy żadnych córek, wnuczek ani tym podobnych. No nic, zobaczymy później. I co? Tak, poświęcimy ludzi troszkę, troszkę przyjaźni. Nie chcemy, żeby, mówię, to wszystko są nasze bękarty. O, i pieniążki od głowy kościoła. Bardzo dobrze. Tu byśmy niedługo mogli się zająć po pierwsze tym, to jest bardzo fajne. No i tą artylerią. To się zrobi za 5 miesięcy. I będziemy potem zastanawiać, co dalej. Ale póki co... Oczywiście rozbudowa naszych głównych terenów. No tu jeszcze nie możemy tego bardziej upgrade'ować. To nam da ładną kaskę. Tak, bo to da nam szybszy rozwój. I porciki. No to jest plus tych obszarów, że praktycznie każde miasto ma port, co perspektywicznie da nam bonusy. Myślę, że sięgniemy też o pełnię władzy. Udało nam się uniknąć buntu wasali, tak więc sięgnijmy po wszystko. I pogódźmy się ze szlachtą, która no troszkę nas nie lubi. Możemy też odwiedzić kogoś na balu. Myślę, że to jest rozsądna decyzja. O, podziwia nasz intelekt, to mi się podoba. I do zobaczenia. Jak z naszą tutaj opinią, to tyrania troszkę spada. Ci są zawiedzeni, ale to też spada. Ta potrzebuje edukacji. Dość mało ludzi mamy na dworze. Dobra, ty możesz edukować. Może opłacałoby się jakiś tu powerbować. Noś stary, ale... dobry, waleczny człowiek. Myślę, że znajdziemy dla niego miejsce. Młoda, dobra, w walce niech będzie też na dworze. Jakiś poeta, fanatyk religijny niech też będzie. I mowa na tym starczy na razie. Może jeszcze jego, bo on też się wydaje, żeby jak co, to by potrafił powalczyć. Pięknie. Tu się wydaje cisza, spokój. Praktycznie mało kto już go popiera. Ubyło też muzułmanów zdecydowanie w państwie. Ten, kto to jest? To jest nasz wasal, który powinien zmienić wiarę, ale nie chce. Rzućmy w ogóle okiem na religię. Aj, ciężko.
I chyba też tutaj doszło do buntu w Akwitanii, ale sobie poradzili, widzę. To dobry znak. No nic. Ile lat ma nasz najstarszy syn? 13. Najpierw odsłuży w Bizancjum, a potem pomyślimy o jakichś ziemiach dla niego. No, chociaż z drugiej strony, jeżeli nie chcemy go robić następcą, właśnie na razie bym myślał o nim, bo ma najlepsze cechy, ale z drugiej strony... tego raczej nie. No, ten dobry zarządca, czyli miałby duże tereny do zarządzania mógłby, nie jest zły, tak bym to ujął. Dobra. Lecimy powoli do przodu. Okej. Cieszy mnie, jak silna jest Bułgaria i Anatolia. To są kraje z dobrą perspektywą, bym powiedział. To mogliby zająć Sycylię i w sumie ją wyzwolić jako kolejne niezależne państwo naszej rodziny. Ale wolałbym najpierw mieć artylerię, zanim się będę pakował, chociaż... O, bo czy tu się już odkryło? Tak. Tego na razie to się tam odkryje już samo stopniowo, więc idziemy od razu w to, za 9 lat. Nie, to bombardy, o. Za 9 lat. A potem pójdziemy w to też 9 lat, chociaż... Dobra. Myślę, że to jest najrozsądniejsze. Aj, stracimy troszkę wojska, bo się kończą... umowy z najemnikami. Czy jest Mołdawia? Katolicka. Zobaczcie, jaka to jest w ogóle obszar. Są takie dwie dzielnice popołom trochę. Korciło mnie, żeby się tego podjąć. To jest takie duże prawosławne państwo, które... Nie w 5, nie w 9 tutaj stoi. I myślę, że... zrobimy z nim porządek. O. Powinno pójść stosunkowo łatwo. Raczej nie będę wyzwalał. Ciekawe, co się z Polską stanie. Myślę, że prędzej czy później zostanie wchłonięta do naszego państwa, ale to jeszcze troszkę potrwa. I tutaj niech będzie też taki właśnie kulturalny ułożony. To jest bardzo fajna cecha. Kolejny syn, również zdolny, kurde, i bardzo późno, czyli jest duża szansa, że... No, w momencie, kiedy będzie przyjmowałby władzę, no to my byśmy już byli starzy, odwrotnie. Gdybyśmy byli starzy, to miałby tyle lat, że akurat by długo rządził. Podniesienie podatków. Tak jest. No teraz mamy... Ile my w ogóle mamy? 44, czyli za 16 lat... To chyba jest optymalne i coś mi się zdaje, że właśnie jego będziemy chcieli jako następcę. Tym bardziej, że ma komplet tych najlepszych cech. Mamy już stolicę. Podzieliłbym armię na pół. Trzymanie wszystkiego w jednym miejscu to... głupota. Zobaczymy, co się uda dalej tu zdziałać. Nowy perczek. Ude, coraz więcej ludzi ucieka. No naprawdę trzeba ich na bieżąco... Przecież... To są więźniowie, za których chyba i tak nie dostalibyśmy pieniążku, więc to nie jest coś, co mnie jakoś boli. Dobra, będziemy wiedzieć, jakbyśmy mieli... kopnąć w kalendarz. Wbrew pozorom to jest przydatne.
Czy on nam coś okupuje? Tak, a właśnie. Dobra, ja pójdę się pozbyć tej armii, bo to mnie teraz więcej zajmował. A jak go w jednej generalnej bitwie ubijemy, no to już będzie po zawodach. Próbuję uciec, ale za późno. Ło, próbuję jeszcze chyba się zemścić. Nie, zrozumiał, że to jest głupie. Tu zaszturmujmy, niewielkie straty będą. To nie jest Bizancjum, to nie jest Francja. Tutaj nic nie jest ufortyfikowane specjalnie. Mały teren. Dobra, kto i do więzienia. Nawet dwóch. Zobaczymy, jak to pójdzie, jeżeli chodzi o pieniądzory. Czy dostaniemy coś? Tak, dostaniemy całkiem sporo, bym powiedział. I w ten sposób. Nie. Więcej bankartów, jak już mówiłem, nie potrzebujemy w naszym państwie. Ja bym to skończył jednak szturmem. Będą troszkę straty, ale... ślicznie. I przejęliśmy to wszystko. Więc tego syna nie zakładam, żeby był następcą. On może być na przykład mistrzem szpiegów, czy coś takiego. Tak więc nie potrzebujemy też koniecznie, żeby był w gwardii waragiańskiej. Estonka. Estończycy są dosyć silnym wasalem. Być może to się przyda. Jest bardzo młoda, ale zawsze sobie może wziąć powiedzmy, jak to tam, no, nie kochanki, tylko konkubiny. To nic nie zaszkodzi mu. Bo tu nikogo innego z takimi jakimi dobrymi... No ona, tylko ona skąd jest? O, w sumie... nie może być. Niech będzie ten ślub. I ten syn otrzyma od nas te wszystkie tereny. Tak jest. I otrzyma też królewski. Co z tym zrobi, to już będzie jego decyzja. Królestwo Wołyni. Chcemy znów nadmiar wasali. Zaraz trzeba to będzie zobaczyć, co tu się dzieje. Ostatnio żeśmy robili porządki w tym temacie i to dosyć duże, więc troszkę mnie to zaskoczyło. Na razie nie chcę ci tam włóczyć. No nie, nie znika ten bonus, czy bonus kara. O, jednego za dużo. Może tu byśmy zrobili w sumie porządek. Ten ma jakoś dziwne tereny wszędzie. Rozpiżone. Tu jest też bajzel. Ten też ma. Oh my god. No nic. No tu moglibyśmy zrobić królestwo w sumie. Tylko czy warto? Albo tu coś pozmieniać. Na przykład to. Tak, to byśmy przekazali. Presję. No i tak się już tu rozciąga, więc niech jest tak jednolicie. Między Fresją a Pomorzem się to wszystko dzieli. Tu jest dobrze, chociaż też będziemy z czasem pewno konsolidować. Tylko tytuł andaluzyjski wolałbym na razie
Nie rozdawać, dobra. No nic. Mała zwycięska wojna. W sumie... Zobaczmy, gdybyśmy tak spróbowali naszego najmłodszego syna. To była taka próba na razie. Wszystko możemy się jeszcze potem 4 razy odwidzieć nam, ale... Czemu gdzieś tu jest już? Powinien być mimo swojego młodego wieku. Dziwię się, że tak nisko, bo jednak synowie są dosyć wysoko. Ale dobra, tak. Troszkę z tym zabawy jest. No jednak sporo tytułów mamy. No, poczekajmy miesiąc, czy coś się zmieni w tej sytuacji. No powiedzmy 1 września, o. I tutaj, no nie, no... Chociaż on trochę tych tytułów... nie, każdy widzę... Każdy poszedł gdzie indziej. No powiedzmy, zobaczmy tu. Oj, daleko, daleko. W ogóle nie, to jest akurat niedobre. No. Problemem jest to, że jesteśmy tyranem. Znaczy, jak on dorośnie, to oczywiście dużo rzeczy się zmieni. Na razie się w ogóle tym nie przejmuję, no nie zakładam, żeby on poniżej 60 mógł kopnąć w kalendarz. Jest naprawdę kawał zdrowego chłopa, więc powinniśmy nie mieć z tym problemu. Zgarniemy jeszcze tu pieniądzory. Dobra, myślę, że to był dobry odcinek. Poradziliśmy sobie z buntownikami, udowodniliśmy próbę przejęcia władzy przez jednego z krewnych. Wsparliśmy Italię przeciwko Bizancjum, więc myślę, że wszystko jest do przodu. Tu jakaś też taka prowincja, widzę, się oderwała od naszych. Ciekawe. No, bo tu mają sporo, widzę, Bizantyjczyków jeszcze. Te Saloniki bardzo dobrze, dobrej kondycji. Podobnie Bułgaria. We Włoszech jakiś bunt, miejmy nadzieję, że sobie poradzą. Następną wojnę, myślę, stoczymy przeciwko nim. To będzie wojna o te tereny. Czyje to jest? Tunisu. Jakieś inne. O, prawosławne królestwo. Prawdopodobnie oderwało się od Bizancjum, które się pogrąża w chaosie. A w Europie coraz lepiej stoimy. Rzućmy jeszcze okiem na... Czyli te wszystkie tereny są już de jure należące do nas. Bardzo fajnie. To za 5 lat, to za 30. No, tu troszkę to jeszcze potrwa. I tu, no. Wszystko wskazuje na to, że to wszystko stanie się de jure część naszego państwa, czyli będziemy praktycznie rzeczywiście takim Imperium Północy, bo całe wybrzeże Morza Północnego i Bałtyku będzie naszymi ziemiami de jure. I nawet troszkę tutaj jeszcze od strony Morza Beringa i Ruskich. Rozważamy oczywiście w przyszłości tworzenie Cesarstwa Hiszpanii, chociaż nie wiem, czy warto, czy też po prostu zajmiemy to, żeby mieć tutaj wszystko. Zobaczymy. W każdym razie pozdrawiam i do zobaczenia.